Pokój będzie dla was wszystkich. Czy jak się pozdrawiają Arabowie na wschodzie? Salom alejki, pokój dla ciebie, dla każdego z nas. Przybyliśmy żywą i życzliwą pamięcią uczcić ten Holokaust. Czy można powiedzieć inaczej w języku żydowskim Shoah, czyli zagłada. Przyszliśmy z pamięcią religijną, aby wszystkie ofiary zagłady połączone z przymusem oddania życia, bo tylko dobrowolnie to ile pamiętam, Janusz Korczak, Henry Goldschmidt szedł do Treblinki z dziećmi dobrowolnie, a wszyscy inni, no niestety, kto chce oddać życie. Życie jest cenne i drogie, trzeba je szanować i czcić. Nawet zagwarantowane jest to w dekalogu. Lo tirsa po hebrajsku, znaczy nie zabijaj. Szanuj życie. Przyszliśmy uczcić modlitwą, pamięcią historyczną wszystkich poległych w diasporach świata, w rozproszeniu żyjących, którzy tutaj modlili się w synagodze, w domu modlitwy. Modlili się w kościele wyznania protestanckiego, we wszystkich odmianach protestantyzmu, zwłaszcza tu u nas jest kościół ewangelicko-augsburski. Wobec tego módlmy się o pokój, o ten szalom dla wszystkich ludzi dobrej woli, czyli Bożego upodobania. O wzajemne przebaczenie, bo ono ma moc pozytywną. Módlmy się słowami zgody i pojednania, o łzy radości, a nie wyciskane nienawiścią. Módlmy się o wzajemną miłość, o wspólne budowanie mostów i jedność wieczernikową, abyśmy byli jednego ducha. Rozsiewajmy po górach ziarna nadziei i miłość. Przekujmy miecze na lemiesze, tak woła prorok Izajasz, prorok Starego Testamentu. Wznieśmy do Pana Adonai, Jahwe Gibbor, Jahwe Shaddai. Wznieśmy słowa pokornej modlitwy, tak jak król Salomon, a zanotowany jest dla naszej pamięci w Księgach Królewskich. Przy poświęceniu świątyni ducha modlił się. Panie, wspomagaj nas z nieba, a na ziemi tu błogosław cały lud Boży. Ha'am arec, to właśnie to jest. Prosi Cię cały lud Boży, by słuchaj naszych modlitw w niebie, a tu na ziemi daj nam Twoje błogosławieństwo na każdy dzień roku. Nie tylko Szemone Esre, bo to jest za mało, tylko 18 błogosławieństw. My prosimy Pana o wszystkie na cały rok. Niechaj chwała Boża. Kabod Jahwe rozwija się ten jak stwórczy duch Boży z Księgi Rodzaju, Bereshit. Merachefet Ruach Jahwe Alpene Hamaim Uet Haarec, a więc niech się unosi nad nami Święty Duch Boży, tak jak unosił się nad oblicze Jego, nad obliczem wód i nad całą ziemią. Niech panuje pokój od Góry Oliwnej aż do Baalbek, do tych granic państwa Izrael. Od Dan do Beerszeby niech panuje pokój, nie tylko gałązki, ale w sercu. Zabierzmy ze sobą to Boże wzmocnienie. Dla niektórych, jak Arabów, niech to będzie Amin. Dla świata kultury zachodniej, dla Francji i dalej, niech będzie Entitu Asil. A dla nas wszystkich, katolików i wierzących, niech te prośby nasze kończą się Amen. Niech tak się spełni. Oby tak się stało. I to nasze Amen poświęcamy Bogu za tych, którzy zginęli w tym Holokauście.
pozwoliłem sobie wybrać na tę chwilę fragment z księgi z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, z 27 wiersza. Fragment przypowieści. Przyszli słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? Lata wojny przyniosły wiele krzywd dla wielu narodów. I nikt nie może podważyć, że to, w jaki sposób tak metodyczny i bezduszny potraktowano naród żydowski, mordując miliony obywateli, nie ma skali porównawczej. Szoach, zagłada, Holokaust, ofiara całopalna, to terminy, którymi próbujemy oddać, nazwać to, co trudno jest wyrazić. Wojna przyniosła ze sobą śmierć wielu ludzkich istnień. Obniżyła cenę życia, jeśli życie da się wycenić. Bo ile może kosztować dzień życia pozbawionego godności? Jaka suma zadowoli szmalcownika? Jak wyceni życie obozowy kapo? Jaką cenę życie miało dla Ireny Sendlerowej? Za zagładę narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej winne są nazistowskie Niemcy. Niemcy rozpoczęły wojnę, przygotowali metodyczny plan zagłady dla niearyjczyków. Ale i wśród Niemców istniał ruch oporu dążący do usunięcia Hitlera od władzy. W czasie wojny to nie były polskie obozy. W tych obozach nie byli tylko Żydzi. Najwięcej Polaków pośród wszystkich narodów ma swoje drzewa w ogrodzie Instytutu Yad Vashem. Ale prawdą jest, że nie wszyscy Polacy okazywali człowieczeństwo. Zamordowano miliony Żydów, ale prawdą jest, że i nie każdy Żyd w tym dramatycznym czasie i okolicznościach zachował twarz i godność. Wobec tej wielomilionowej zagłady myślimy w kategoriach narodów. Ale przecież dobrze wiemy, że nie ma narodów dobrych i złych. Bo grzech nie ma narodowości. A Boża Ziemia nosi i karmi tak dobrych, jak i tych złych ludzi. Od tygodnia staliśmy się uczestnikami sceny, na której rozgrywa się dramat rozbudzonych na nowo krzywd, pretensji, oskarżeń, wzajemnego niezrozumienia. Na to nakładają się jeszcze bieżące cele niektórych polityków, zbijających swój kapitał. Nie da się historii uregulować ustawą. Ale może właśnie ta tak mocno rozpalona sytuacja może nas zachęcić, że może powinniśmy spróbować na tamten dramatyczny czas jeszcze raz, może szerzej, i zobaczyć przedwojenne zasadzone ziarno antysemityzmu, pochylić się nad popiołem ciał i grobami ofiar czasu wojny, przyjrzeć się powojennym losom katów i ofiar i wielu innych osadzonych w nowych obozach, winnych tego, że
na swój sposób próbowali przetrwać koszmar wojny. Na ziemi, na której powinno rosnąć zboże na chleb, na tej ziemi, którą przykryliśmy prochy ofiar, wyrosły nam też chwasty. Jeśli chcemy jeść wspólnie razem chleb, a nie wiem, czy poczuliście w czasie uroczystości, jak pachnie wypiekanym chlebem. Jeśli chcemy jeść wspólnie razem chleb, musimy wyplenić kąkol. Kąkol przekłamań, półprawd, niedomówień, zaprzeczeń. A być może trzeba będzie głęboko tą ziemię raz jeszcze przeryć, aby uczciwym i dociekliwym badaniem historii móc posiać ziarno prawdy. Na bramie obozu Auschwitz umieszczono napis Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Być może paradoksalnie to wskazówka, że przed nami jeszcze wiele ciężkiej historycznej pracy dla każdej ze stron, żeby nie widzieć tylko źdźbła o rozmiarach belki w twarzy drugiego człowieka. Abyśmy mogli stać się wolni w prawdzie, aby mogły zabliźnić się ciągle jątrzące rany, abyśmy mogli usiąść przy stole, jedząc razem chleb i powiedzieć sobie nawzajem: pokój, szalom, Frieden. Nie wiem, czy są dobre słowa, aby wyrazić, opisać czas, kiedy ludzie, doświadczając koszmaru wojny, tracili wiarę w drugiego człowieka, tracili wiarę w Boga. Może właśnie naszym zadaniem jest nie zapominać, opowiadać, uczyć kolejne pokolenia i cały czas pracować nad tym, aby rozumieć się. Bóg w naszych kulturach określa się mianem słowo. Słowem wszystko stwarza, słowo ciałem się stało. Zawsze więc tam, gdzie stajemy wobec drugiego człowieka, gdzie wybrzmiewają słowa, ja chcę wierzyć, że wtedy między ludźmi jest Bóg. Niech dobry Bóg otwiera nasze serca i uczy nas, że kiedy chcemy stanąć i popatrzeć z góry na drugiego człowieka, to tylko wtedy, kiedy chcemy go podnieść. Amen.